Czas na turniej, czwarty dzień. Witam i lecimy z atakami. Niestety dwie porażki w ataku i mam 10%, to jest najlepsze. I zobaczymy, jak pójdzie pierwszy atak. No jest żółty. Może czerwony tu wejdzie? Niestety nie. Może tutaj czerwony? No wszedł, ale bez łączenia. Jeszcze jedna tura. Jeszcze żyją. Dobra, wygrana. Pierwszy atak z głowy. Lecimy z drugim. Może tutaj teraz czerwony troszeczkę siądzie? No nie. No już myślałem, że czerwony mi uciekł. Czerwonego nie widać. Muszę wymusić liksiu. Póki ma efekt kiwka. Przeżyje. Palenie mam. Niestety porażka. Drugi atak nie wszedł. Cyprian kreskowy, no tak. No tu chyba też już będzie porażka. Na starcie już to czuję. Coś dzisiaj klatki nie chcę współpracować, nawet na wojnie Trzech Królestw. Był dramat. Nawet czerwony się nie chce pokazać.
Wow, kreskowego zablokował. Nieźle. No kurwa, gdzie jest ten czerwony? No, teraz przyszedł. Ale co mi z tego właśnie, jak brakuje? Nie no, dzisiaj jest jakaś masakra, kurwa, z tym klockami. Porażka numer 3. Znaczy 4 w sumie. Wykup. Zajebiście to idzie. A co, a tam wykupię się, już dogram do jutrzejszego dnia. Na wyjebce już ten turniej. Jeszcze po robocie już spanie bierze. W kim chyba trzeba zrobić sobie drzemeczkę. Po robocie. Jeszcze taka pogoda w Holandii, że to jest masakra. Tylko się chce spać po pracy. Powinien zginąć, a ty tutaj spróbuj zablokować. Nie udało się, ale ty kończysz. Początek turnieju fajnie, 2 dni, ale już później kaszana. I tak to jest właśnie z tymi turniejami. Albo początek byś miał dobry, albo końcówkę. Ciebie wykończę. Na czerwony nie chce się pokazać. No, ciebie zablokuję. Wymuszę jeszcze ciebie. A mogę uderzyć tu. Wykończ tak, tu. No i on powinien zginąć od wody. I to tyle z ataków i z całego turnieju.
Mówię, poniedziałek i wtorek fajnie poszło, a później już cztery porażki. Dwie wczoraj, dzisiaj dwie. No niestety, tak bywa. A 5%. Szkoda, że nie jeden. Salk, gratulacje. Ktoś tu jeszcze jest z rodaków. Ziemba. Fabio. I to chyba wszystko. Mało Polaków. Ale widzę, że nie tylko mi chyba ten turniej idzie. Bo coś na jego też nie widać. Nie, chyba ostatnio był w topce. Ale teraz coś go właśnie nie widać. No nic, to tyle z turnieju. Ja już się z turniejem pożegnałem. Jeszcze jutro tylko nagrać i odpoczynek. Trzymajcie się, widzowie.